Wracamy do tematu lokatorów budynku przy ulicy starej 3 w Wałbrzychu. Lokatorzy od kilku lat czekają na wyburzenie tej kamienicy i przeniesienie do nowych mieszkań, bo z roku na rok warunki w ich budynku pogarszają się. Po raz pierwszy gościliśmy przy ulicy Starej 3 w 2017 roku. Już wtedy stan budynku określany był jako lichy i znajdował się na długiej liście nieruchomości przeznaczonych do rozbiórki. Na nieszczęście garstki zamieszkujących go lokatorów w mieście było i jest wiele obiektów w jeszcze gorszym stanie, którymi miasto musi zająć się w pierwszej kolejności. To jednak żadne pocieszenie dla mieszkańców starej 3, ponieważ warunki, w których muszą na co dzień bytować, są rzeczywiście fatalne. Na dodatek w tym roku, podobnie jak wszyscy lokatorzy mieszkań komunalnych w naszym mieście, rodziny ze starej 3 również otrzymały informacje o podwyżce czynszu. Będę płacił od Maja, od Maja ponad 400 zł za to. to. Nie da się opisać, czy to jest mieszkanie. Toaleta jest w piwnicy, znaczy ubikacja. Ciepłej wody nie ma, gazu nie ma. Żyjemy tutaj, zostały już tylko praktycznie cztery rodziny, które opłacają mieszkanie. Więcej już nikogo nie ma. Wszystko pomarło albo dostało eksmisję. No, oczekujemy tego, żeby wreszcie dostać jakieś mieszkania zastępcze. No przecież tu się nie da mieszkać. Jest wilgoć i jeszcze raz wilgoć. Mieszkanie, mieszkanie, w mieszkaniach jest grzyb. Co rok. Co rok malujemy te mieszkania. Co rok coś robimy, ale. To jest tak jak bitwa wo wojna z wiatrakami. Kolejny raz zapytaliśmy w biurze lokalowym Urzędu Miejskiego, czy miasto w najbliższym czasie zamierza rozwiązać problem lokatorów tego budynku. Kierownik biura, Jolanta Babisz, przekazała nam, że jest spora szansa, że w tym roku uda się przesiedlić wszystkich lokatorów. Problemem jest dostępność lokali zamiennych i długa kolejka oczekujących, bo takich sytuacji, jak na starej trzy w całym mieście jest sporo i wszyscy muszą. Czekać w kolejce. Na liście budynków do rozbiórki znajduje się obecnie ponad 70 pozycji. I w pierwszej kolejności załatwiane są te w najgorszym stanie lub takie, gdzie pozostało najmniej lokatorów do przesiedlenia. Zdaniem Jolanty Pabisz ci lokatorzy mogli pomóc sobie wcześniej, by przyspieszyć te procedury i starać się o lokale zamienne, ale z całej kamienicy tylko jedna rodzina złożyła stosowne pisma w ratuszu i otrzymała nowe mieszkanie w ubiegłym roku.